Kawa zrobiona, można gadać. Cześć, jestem Rzezik, to jest kanał Just Freestyle i dzisiaj trochę teorii o freestylu. Mianowicie pogadamy o tym, jak progresować w lowerze, we freestylu. No i myślę, że też te rady można analogicznie stosować w innych stylach we freestylu, ale głównie dzisiaj będziemy rozmawiać o lowerze, który, no, nie oszukujmy się, jest najbardziej wymagającym stylem we freestylu, wymagającym najwięcej sił i tak naprawdę wśród wielu freestylerów to jest wyznacznik poziomu, jaki freestyler posiada. Posłużę się bardzo ciekawym źródłem, które być może nie wszyscy z was mieli okazję zobaczyć. Luca Carvesio, czyli freestyler niezwykle szanowany, jest to, co tu dużo mówić, najlepszy obecnie lowerowiec na świecie, legenda freestylu, osoba, która przekroczyła najwięcej granic we freestylu, no i praktycznie potrafi zrobić wszystko, a to wszystko wytrenował w zjawiskowo krótkim czasie, ponieważ on trenuje od 2011 roku. I żeby podkreślić wam jego niesamowite umiejętności, ja też trenuję od 2011 roku. Tak, więc co jest nie tak z moimi treningami? Oprócz warunków genetycznych, niektórzy po prostu progresują szybciej, niektórzy wolniej. Są też inne sposoby, jak szybciej progresować, jak dużo szybciej podnosić swoją poprzeczkę, swoje umiejętności podczas treningów. I tymi sposobami podzielił się Luca na swoim Instastory i te rady widniały tylko przez 24 godziny i zniknęły, ślad po nich zaginął. No nie do końca, bo zdołałem nagrać te jego rady i tylko tutaj na Just Freestyle przeanalizujemy i ja sam skomentuję, jak to widzę ze swojej perspektywy, owe rady przez Luca Carvesio. Nice. Wszystko mam tu spisane, moje notatki. Pogadajmy więc o tym, jak skutecznie progresować w lowerze we freestyle footballu. Podczas tego filmiku od Luki padło naprawdę wiele ciekawych rad oraz wiele ciekawych teorii z punktu widzenia Luki odnośnie progresowania we freestylu. Zaczął od tego zdania. Zobaczcie. Yo guys, wanna know what's the most important thing when you're trying to raise your level? You should always try some things that you haven't done. If you repeat a combo that you have already done, you should be like, boom, I'm stupid. Można wywnioskować, że skoro nie próbujemy rzeczy, których nigdy nie próbowaliśmy, tylko ciągle brniemy w te kombinacje, które już potrafimy i są dla nas komfortowe, no to powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że nasze treningi są głupie i nieefektywne. Tak samo wspomina, że uważa, że to jest interesujące, że freestylerzy, którzy zaczynali 20 lat temu, nadal robią te same kombinacje, tą samą nogą, ten sam styl, nic ponad, wszystko jest takie samo i zastanawiają się, dlaczego się nie poprawiają, dlaczego nie progresują. The fact is, it's just boring and annoying seeing the same stuff and I put myself in your perspective and it's... But that's because that's my personal, that's my freestyle spirit, like I'm looking for the level, I'm not looking for the follower here and there, so you know, I'd rather try something hard and new. No i tutaj Luca wnioskuje, że odpowiedź jest prosta, nie próbują nowych, trudnych rzeczy. I tak przekładając to, jak to wygląda z mojej perspektywy, tak jak mówiłem, gram od 2011 roku, za niedługo będzie stuknie mi 10-lecie freestylu i popełniałem ten jeden błąd, poważny błąd podczas początku freestylu, a myślę, że podczas początku freestylu to łapie się ten największy progres. Mianowicie grałem tylko i wyłącznie rzeczy, które były dla mnie komfortowe. Grałem tylko tatwy, NT, starałem się tylko grać ich coraz więcej i co ciekawe, grałem je tylko na prawą nogę, bo no niekomfortowe dla mnie było grać tatwy na lewą nogę. No i ach, tatwy. Czasami zrobiłem latwa. I tak wyglądały moje treningi freestyle może przez 3 lata. Wszystkie moje komba lowerowe były takie same, czyli tatwy NT, ach, tatwy NT, ach, tatwy, czasami back. To było już coś spektakularnego, bo coś nowego zrobiłem, ale tak naprawdę back kończy się z ruchem tatwowym. W rezultacie dzisiaj mam ogromne problemy z zahaczeniem kółka do środka. Magellany iny są dla mnie trudne.
Alatwy in są dla mnie trudne, matwów nienawidzę, chmatwów również. I to wyszło na gorsze, no muszę teraz to nadrabiać i teraz staram się trenować te triki do środka. Więc śmiem twierdzić, że gdybym bardziej się starał nad swoim varieti, miałbym mniejsze problemy z kółkami do środka. Zobaczcie, jak gra Leia teraz. Dla Lei to nie ma znaczenia, czy zahaczy kółko do środka, czy na zewnątrz. Skóra move pięknie mu siada, tak samo MP move Abbas Magi z Ina. Więc to dla niego bez różnicy. Oprócz tego gra Amatwy NT, ale nie sprawia mu to problemu, by zagrać nagle Atatwy NT. Oraz gra Achtatwy na obie nogi. No to jest, myślę, że dobry przykład poprawnego trenowania lowera od samych początków freestylu. Ale z drugiej strony, gdybym nie trenował tylko i wyłącznie tych tatwów podczas początków treningu, nie miałbym tak ich dobrze rozpracowanych, nie miałbym tak świetnej powtarzalności w tatwach. Teraz po 10 latach mogę zrobić, no nie że na luzie, ale z dużą powtarzalnością 10 tatwów NT. Do każdego triku z przełożeniem zawsze wcisnę tego tatwa NT. Więc to, że dużo więcej grałem jakiś trik, ma u mnie taki plus, że mam swoją mocną stronę w postaci tatwów. No bo wiecie, jak to jest, jak gracie w kółko ten sam trik, powtarzacie go i tak naprawdę chcecie go opanować do perfekcji. Chcecie mieć w nim dobrą powtarzalność, więc trenujecie go cały czas, zapominając o innych trikach. I myślę, że no w lowerze to trzeba jakoś to zrównoważyć, no trzeba znaleźć ten złoty środek, by mieć większe variety, trenować więcej ruchów i przy tym równomiernie progresować na wszystkich płaszczyznach. Mam na myśli różnego rodzaju dwójki, alternative dwójki, enteki, może jakieś trójki i inne specyficzne triki. Jeśli mam tutaj wykres jakichś trików, żeby to szło równomiernie, powoli, ale do góry, a nie żeby na przykład tylko enteki szły do góry, a dwójki stały na tym poziomie. Wiecie, o co mi chodzi. Więc myślę, że to jest ciężka decyzja, jaką drogą pójść, ale patrząc na to, jak Luka gra, jak Luka sobie radzi we freestylu, który gra niemal wszystko, śmiem stwierdzić, że to jest naprawdę ten jeden dobry sposób. A dlaczego? Ponieważ dajemy sobie nowe bodźce. No, trenując inny trik, jeśli preferuję kółka out, jeśli nagle dam sobie nowy bodziec dla mojego ciała w postaci kółek do środka, na przykład Magellany in albo Alatwy in, sprawię, że będę miał dużo większe możliwości w trenowaniu i progresowaniu. Być może dzięki temu, że kształtuję nowy ruch nowym trikiem, zaprogresuję dużo lepiej w innych ruchach. Bo jeśli trenujemy tylko i wyłącznie na jednej płaszczyźnie jednym trikiem, zatrzymujemy się, stoimy w miejscu, jeśli chodzi o inne płaszczyzny. Więc dobrze jest dawać sobie nowe wyzwania, nowe bodźce, nawet na każdym treningu, nie trenować tylko i wyłącznie tego samego, bo zdarzały się u mnie takie błędy, że cały trening muciłem tylko jeden trik, tylko po to, żeby go w końcu zrobić. Zrobić na tym treningu. Czasami się udawało, czasami robiłem ten trik, dajmy na to, nie wiem, chciałem pobić rekord w tatwach NT. To mucąc cały trening, ten sam ruch, nie dość, że zaniedbujemy inne rzeczy, inne triki, to jeszcze przemęczamy ten ruch i możemy narazić się na kontuzję. No i tak miałem, no. Nabawiłem się drobnego urazu uda przez to. Więc nie dość, że tracimy na progresie, ponieważ w końcu kiedyś uda mi się pobić nowy rekord tatwów, jeśli będę równomiernie wszystko trenować. Jeśli bardziej mi zależy na tym rekordzie obecnie, no to z większą dozą treningów pod kątem tego rekordu, to prędzej czy później w końcu to zrobię. Tak samo Tom Folan również radził, by jeśli nam zależy na jakimś triku bądź kombinacji, to trenujmy go, ale nie tak zaparte, nie przesadzajmy, że to musi być na tym treningu. Ponieważ przemęczymy ten ruch, doprowadzimy się do kontuzji, trzeba sobie wytłumaczyć, że jak nie na tym treningu, to na następnym, ale równocześnie tłumaczyć sobie, że to, co trenowaliśmy, zostaje w naszych mięśniach. Na następnym treningu, kiedy się zregenerujemy, mamy nową moc, nową świeżość, i od razu dużo lepiej będzie to wychodzić. I w rezultacie, przy tych moich długich dywagacjach zmierzam do tego, że warto trenować wszystkie ruchy, wszystkie rodzaje trików równomiernie, pracować nad swoim varieti, nad swoją różnorodnością, a to zaprocentuje może nie na najbliższym treningu, na najbliższych dwóch, tylko w ciągu najbliższych miesięcy. Bardziej tutaj trzeba myśleć przyszłościowo, czyli równomiernie podnosić swój poziom na obie strony, czyli out-in i na obie nogi. Tym sposobem będziemy efektywniej zbliżać się do tego, by zostać lowerowcem kompletnym, czyli jakim jest bez wątpienia Luka. Zupełnym przeciwieństwem tego moim zdaniem jest Wal Riman. Nie ubliżając jego umiejętnościom, ponieważ to jest jego ciężka praca i to jest jego freestyle,
kółko gra tylko i wyłącznie jeden ruch. Mianowicie składający się z lebiody i abbasów. Sami zobaczcie, jak to wygląda. No to jest po pierwsze nudne i irytujące, jak to mówi Luka. To nie jest nic nowego. Nie czujemy żadnego progresu w jego grze. To, że zrobi o jednego abbasa lebiodę więcej niż wcześniej, to nic nie zmienia. To jest ciągle dalej to samo. To jest moim zdaniem droga na skróty i ograniczanie swojego potencjału w rozwoju we freestyle'u, ponieważ można o wiele więcej wydobyć, wiele więcej ciekawych rzeczy grać. Oczywiście ma niesamowity fundament w postaci lebiody i abbasa i z taką umiejętnością można włożyć lebiodę i abbasy NT we wszystko w kombinacji, ale on tego nie robi, nie trenuje nowych rzeczy. Wiadomo, że jak Wild Riman dodaje post, to wiadomo, jakie combo będzie. Luca Cavezio powiedział, że nie może być szczęśliwy za każdym razem, gdy robi to samo combo tylko dlatego, że jest dobre. Ponieważ już je zrobił z 10 razy i tak naprawdę to jest nic. I cannot be happy every time I do a good combo just because it's good. Because if I have done it 10 times, it's nothing. I think it's the reason why I'm still improving faster than many people, even with injuries, even with this and that. Just because I'm just not as happy as they are with their stuff. And of course, don't get me wrong, I'm super happy, couldn't be happier about my freestyle, about my level. Like, when I started, couldn't do anything. Right now, I can do anything I want with the ball. Because sometimes it might even seem that this guy right here is so in a rush to do new things and hard things that he forgets to appreciate what he has done. But in reality, I appreciate everything. It's just that I'm looking for new satisfaction. Więc chodzi o to, by nie stać w miejscu, po prostu jeśli zrobiłeś jakieś dobre combo, konkretne, które masz w głowie, trójka combo trójka, to nie poprzestawać na tym. Kiedy zrobisz pierwszy raz, jest radość, ciesz się, spoko, ale dąż dalej. No chodzi o to, byśmy się nie zatrzymywali tylko i wyłącznie na tym kombie, ponieważ jest dobre. Trzeba mierzyć wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, dlatego będziemy szybciej progresować we freestylu. Ale z drugiej strony, tak przekładając to na mój freestyle, moim najtrudniejszym, jednym z trudniejszych kombinacji jest skóra move, combo skóra move. No i dotychczas udało mi się to zrobić 3 razy w życiu, z czego jestem bardzo zadowolony. Ale teraz mam wrażenie, jak już 4 raz bym zrobił 2 skóry move w kombie, to już nie byłbym tak usatysfakcjonowany jak za pierwszym razem. No wiadomo, bo już to zrobiłem. Trzeba mierzyć dalej. Trzeba już myśleć o kolejnym skórze move w kombie albo jakiś innych rzeczach w tym kombie. Może między dwoma tymi trójkami w kombie coś pomiędzy jeszcze dodać, kilka dwójek i tak dalej. No wiadomo, trzeba ciągle podwyższać poprzeczkę, tak by twoje komba były coraz trudniejsze i inne, coraz bardziej różnorodne, by się nie powtarzać, by nie stać ciągle w tym samym miejscu, jak to mówił, że niektórzy freestylerzy od 20 lat grają to samo, na tę samą nogę, z tym samym stylem. Trzeba ciągle być krytycznym dla swojego freestylu, dla swojego lowera i iść dalej. My main reward from freestyle is from hard things, but I can get that from easier stuff that I haven't done as well. So yeah, to wrap this up, the main advice is just stop doing the same things you used to do like 1 year ago. Like, you can do them, you can be happy with them, but if you want to improve, you should push yourself. Więc podsumowując, nasza legenda freestylu Luca Cavezio chce przekazać, byśmy starali się ciągle trenować nowe rzeczy, byśmy nie zatrzymali się tylko i wyłącznie w trikach, które są dla nas komfortowe i łatwe. No bo jak to jest? Tak samo na siłowni. Jeśli jest niekomfortowo, jeśli jest ciężko, no to się wzmacniacie i wzrastacie. Tak samo powinno być w freestylu. Jeśli robicie niekomfortowe ruchy, niekomfortowe triki, w moim przypadku jest to zahaczenie do środka, jeśli będziecie to trenować, to dacie swoim mięśniom nowy bodziec, nową możliwość do rozwoju i dzięki temu zaprogresujecie i sami będziecie zdziwieni, jak szybko przychodzi ten wasz postęp. Więc jeśli crossy nie są twoją mocną stroną, zacznij je grać. Jeśli wolisz kółka do środka, może spróbuj kółek na zewnątrz, no i na odwrót. Jeśli dwójki nie są twoją mocną stroną, postaraj się je robić. Może pora uruchomić słabszą nogę, która no niezwykle się przydaje przy tworzeniu innych trików i przy innych kombinacjach, zwłaszcza dla staminy. Kiedy gramy długie combo i rozłożymy siły na obie nogi, no to matematyka jest prosta, mamy 2 razy więcej siły. Ale oczywiście nie zapominajcie o tych swoich najmocniejszych stronach, ja również nie będę zapominać o swoich tatwach, o swojej skórze move. Dalej będę to kształtować, by umieć to z jak najlepszą powtarzalnością, potrafić zrobić tego jak najwięcej po sobie lub w kombie, ale również należy pamiętać o innych bodźcach, o innych trikach, o trikach, które nie są dla was wygodne. No i najważniejsza rzecz, no jeśli chcecie progresować, no to oczywiście pamiętajcie,
Po prostu trenujcie. Napiszcie w komentarzu, jak to jest według was, jak to jest z waszej perspektywy, jak wyglądają wasze treningi niezależnie od waszego stażu. Jestem ciekaw, jak to wygląda z waszej perspektywy. Tak wyglądają rady od Luki i tak wygląda moja interpretacja tych słów. Myślę, że warto jest dyskutować o tym i zastanawiać się, co robić, by progresować lepiej, by być lepszym w swoim sporcie, w tym, co robimy. I mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz powiem, pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj mówił dla was Brzezik. To był kanał Just Freestyle. Eldo!